Cześć, jestem kilka dni po przeszczepie włosów i jeśli ktoś z Was zamierza zrobić sobie taki zabieg, albo jest chwilę po takim zabiegu i nie wie, jak umyć taką głowę, to zapraszam do oglądania tego filmu. Dobra, zabieram Was do łazienki, a w zasadzie już w niej jesteśmy, ale nie będziemy robić tutaj nic złego, tylko myć moją głowę. Tak, bo na razie włosów tam nie za dużo, ale będą, spokojnie. Słuchajcie, przez pierwsze 11 dni od dnia zabiegu musimy na obszar biorczy, czyli tutaj z przodu, nakładać taką specjalną piankę. Ta pianka ma za zadanie rozpuścić nam strupy, których tu jeszcze troszeczkę na tej głowie jest. Ale może bez zbyt dużych przybliżeń. No i tą piankę trzymamy na włosach na głowie, na tym obszarze biorczym przez około 10 minut. Potem kubeczkiem albo delikatnie jakąś taką, wiecie, psikawką na wodę tą piankę usuwamy, ponieważ nie możemy użyć jakby słuchawki od prysznica, ponieważ ciśnienie tam jest za mocne i za mocne. Ciśnienie w niej jest za mocne i mogłoby tam nam uszkodzić nasze wszczepione grafty. Potem jak już to spłuczemy, używamy taki szampon. To nie jest tak, że nakładamy ten szampon na ręce i marzemy po całej głowie. Ja sobie robię coś takiego, że do kubeczka wlewam trochę tego szamponu z wodą. Mieszam, mieszam, aż powstanie taka pianka, chociaż on się nie pieni tak typowo jak normalne szampony, ponieważ jest to szampon totalnie naturalny. No i spłukuję z tą wodą, z szamponem całą głowę i delikatnie też w obszarze tutaj dawczym, tam skąd były pobierane włosy, delikatnie masuję, ale tak ultra delikatnie, nie tak jak przy normalnym myciu. I też potem tą wodą z szamponem najeżdżam tymi palcami, ale naprawdę ultra delikatnie ten przód, tak ledwo dotykając. Bardziej chodzi o to, że polewam tym tą głowę, niżeli masuję. No i tak wygląda pierwsze 11 dni. Zaraz Wam pokażę jeszcze w technice, jak to wygląda w technice, w praktyce. A w kolejnych etapach filmów będę mówić, co dalej się robi z taką głową, z takimi włosami. Dobra, bierzemy się do roboty. Najpierw pianka. I warto wiedzieć, żeby mieć umyte oczywiście ręce. Dokładnie. Ja już to zrobiłem. No i ja sobie robię coś takiego, że tą piankę, no tak sobie tutaj dziumdziam. Cokolwiek to znaczy, ale wiecie, że ja mam swoje własne słowa wymyślone. Pierwsze słowa, które są w słowniku, też ktoś wymyślił, więc bitch, please. Wiem, że to wygląda naprawdę śmiesznie, ale no tak trzeba zrobić. No ja sobie tak delikatnie ją wklepuję, ale naprawdę delikatnie, żeby ona tutaj wszędzie dotarła. Spłukuję to, co mam na rękach, na dłoniach. No i teraz musimy czekać około 10 minut. W ogóle tak, by the way, nie wiem, czy kiedykolwiek nagrywałem do Was z jakiejkolwiek łazienki. Nagrywałem, już pamiętam. Jeśli jesteście uważni, to na pewno widzieliście, jak się wyginam w wannie. Dobra, nieważne. To się wytnie. Dobra, to Wy nie musicie czekać 10 minut, bo ja to po prostu oczywiście przyspieszę, ale nie muszę czekać. Okej, 10 minut minęło. Ja sobie zakładam zawsze tutaj delikatnie taką chustkę, bo nie lubię, jak mi coś tak na oczy leci, więc ściągam sobie tą tutaj chustę. Zresztą widzieliście na moich vlogach, więc tak, gdzieś tam rzucę. No teraz tak, mam taki specjalny kubeczek, sobie przygotowuję. Wlewam do niego letnią wodę, taką bardziej letnią niż ciepłą, bo nie może być za ciepła. I po prostu nachylam się nad wanną albo zlewem i spłukuję to delikatnie. Nie wiem, może jakoś wam to zademonstruję, ale nie wiem jak. No, po prostu wiecie, no tak sobie leję na głowę i tyle. Polało się na ziemię. Łazienka pływa jak to po mnie. Ale ludzie, ogarnę to po prostu, ogarnę, widzicie? A, i ważne jest to, że jak wycieracie sobie tą głowę, to nie możecie używać takiego normalnego ręcznika i szorować, tylko bierzecie sobie albo po prostu paper toilet, albo ręcznik papierowy i tak delikatnie, dosłownie tak delikatnie sobie tutaj dotykacie. Ale tak urdla, uldu. Ultra delikatnie. Naprawdę, ultra delikatnie. Next step, czyli szampon z wodą. Dobrze. Więc tak, biorę sobie kubeczek, którym przed chwilą miałem po prostu zwykłą wodę i biorę szampon. Leję. Nie za dużo, nie za mało.
Nalewam troszkę, tak powiedzmy, troszkę więcej niż tego szamponu wody. Letniej. Mieszam sobie palcem i mieszam. Pamiętajcie, żeby były czyste paluchy. Bo jednak to jest tutaj no, obszar biorczy. Czyli tam po prostu były robione kanaliki, do których były wszczepiane włosy. Grafty z tyłu głowy. Więc jednak to jest jeszcze cały czas delikatna powierzchnia i wymaga dłużej higieny. Czy uchlapałem aparat? Nie. No i teraz ja idę sobie z tym nad wannę i polewam sobie jakby cały ten obszar dawczy, czyli jakby tył głowy i delikatnie kieruję ręką tą pianę na ten przód tutaj. Nie muszę wam tego pokazywać, prawda? Potraficie sobie to wyobrazić, prawda? Gdzie jest mój ręcznik? Dobra, poszli. Mam. No i kiedy już nałożę ten cały szampon z wodą, pomasuję troszkę z tyłu i przeleję resztę na przód, to potem spłukuję znowu kubeczkiem z wodą, letnią wodą i też ręcznikiem papierowym albo po prostu paper toilet sobie delikatnie wycieram głowę. Ja nie naciskam, tylko tak jakby dotykam, wiecie, żeby nadmiar wody wchłonął się po prostu w to. Cała filozofia. A ręcznik mam tutaj dlatego, po prostu bo nie chciałem, żeby mi wszystko się zalało, bo ja zazwyczaj myję włosy, jak jestem pod prysznicem cały, a nie tak, więc zamy. To jest może nie nowość, bo tak myłem też trochę włosy, jak miałem długie, ale jednak, no wiecie, jestem przyzwyczajony mieć włosy pod prysznicem. Więc tak wygląda na razie moje mycie włosów. Jeśli coś się zmieni, dam wam znać, bo mam też dostać niedługo wiadomość z MediTravel, jak postępować dalej z moją głową. Także jeśli jesteście ciekawi tego wszystkiego, to czekajcie. Ja też co mniej więcej 3 miesiące będę wam pokazywać efekty tych porostów, nowych włosów, graftów tego przeszczepu. Sam nie mogę się doczekać, wiem, że na pewno będzie super. No i jak wam się podobało, dodajcie kciuka w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!